Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem, skąd on to ma i co za mądrość, która mu jest dana i takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim. A Jezus mówił im, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu. Jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Oto słowo Pańskie. Trzy czytania dzisiaj mamy, ale jeden motyw. Jest to nawet motyw taki bardzo wstrząsający i dziwny. Bo Bóg mówi do Ezechiela, posyłam cię do ludzi o bezczelnych twarzach, o twardym sercu. Jaki jest sens posyłać proroka w środowisko, w którym zupełnie on nie odniesie żadnego skutku? Paweł mówi, że cieszy się nawet, chlubi się ze swoich obelg, które znosi z lekceważeń, poniżeń, tej poniewierki, jaką cierpiał, bo przeganiano go z miasta do miasta. Nie wszędzie mu dobrze poszło, że tak powiem, z tą misją apostolską. Były miejsca, gdzie po prostu nic nie wskurał. I Jezus miejscu, w którym można byłoby się spodziewać, że przyjmą go z kwiatami, na jakimś przyjęciu prymicyjnym, ale zlekceważono go tam. Nawet cudu nie mógł żadnego uczynić. Też takie dziwne, no, Bogu się nie udało zrobić cudu wśród najbliższych. Aż wstrząsające. Dlaczego dzisiaj Biblia przemawia do nas właśnie tym tematem? Życie chrześcijanina jest trudne, to wiemy wszyscy dobrze. Łatwo w nim jest o sprzeciw i opór, cierpienie, ból, nieporozumienie. Nie da się wykluczyć cierni przykrości, zwłaszcza od tych, od których najmniej byśmy się spodziewali. Jezus w Nazarecie, Ezechiel w Jerozolimie, Paweł wśród Żydów, pobratymcy. Powinni najbardziej ich rozumieć. Najmniej ich rozumieli. Najboleśniejsze okaleczeni, którzy są nam najbliżsi. Gdy uderza w nas nieprzyjaciel, wróg, ktoś, kto naprawdę nas nienawidzi, no to się nie dziwimy. Ale gdy ból spotyka nas od tych, którzy są najbliżsi, to staje się on najbardziej piekący, niczym jad żmii. Żadna bliskość zresztą nie uniknie bólu. Ale bywa ból, który zbliża jeszcze bardziej osoby i bywa taki ból, który je na zawsze oddala. Mnie osobiście w życiu spotkało kilka takich sytuacji, w których ostatkiem sił, dosłownie, tak powiem na krawędzi, powstrzymywałem się przed przekleństwem osób, które zadały mi cierpienie. I widziałem, że moje chrześcijaństwo jest w poważnym kryzysie, że już niewiele trzeba im. I bym żałował słów, które wypowiedziałem. Które wypowiedziałbym. Chyba tylko jeden Bóg wie, dlaczego zrezygnowałem z zemsty.
Może dlatego, że świadomość tego, że sam zadałem też wiele ciosów cierpienia innym i zostało mi to przebaczone, albo może jeszcze bardziej świadomość tego, że Bóg wybaczał mi niegodziwości i podłości, jakich dopuszczałem się wobec Jego serca. Może właśnie ta świadomość nie pozwoliła mi na odwet. I tak sądzę, podejrzewam, że i wy, bracia i siostry, mieliście w życiu takie sytuacje, takie wydarzenia, które boleśnie was zapiekły gdzieś tam w sercu, gdy nie nieprzyjaciele, tylko najbliższe wam osoby okaleczyły wasze uczucia. Jak również i takie, kiedy sami uczyniliście coś, czego się wstydzicie i długo, może nawet miesiącami czy latami, nie mogliście sobie wybaczyć własnego zachowania. Kilka tygodni temu odwiedziło mnie małżeństwo, które znam już ponad 10 lat, chyba z 15 lat. Mamy wspólną drogę wiary. Bardzo sobie cenię ich świadectwo życia, przyjaźń, przywiązanie do Ewangelii. I w czasie rozmowy, która dotykała również tematu odwetu, jakoś tak zeszedł ten temat w rozmowie, opowiedziałem im historię sprzed 10 lat, która właśnie mnie bardzo upokorzyła, taki mój nazaryt życiowy, taka Jerozolima dla Ezechiela, czy może Oścień dla Pawła, bo miałem w życiu takie wydarzenie, gdzie zostałem bardzo zlekceważony i ból zadały mi osoby, którym poświęciłem wiele wysiłku przez 2-3 lata, by je zwrócić Chrystusowi. I udało się to. Prowadziłem po prostu duchowo kilka osób, które kochałem jak ojciec. Wiele miesięcy, lat, 2-3 lata zainwestowałem w te osoby i niczego sobie nie wyrzucałem. Może zresztą jak popełniłem jakieś nieświadome błędy, ale niczego świadomego. I po jakimś czasie te osoby mnie fałszywie, czy nie fałszywie, może źle widziały, oskarżyły i zlekceważyły, po prostu zgardziły. Kiedy przypomniałem sobie tę sytuację w rozmowie z tymi moimi przyjaciółmi, z tą rodziną, to przyszła mi na myśl bajka Ezopa, ta znana najbardziej chyba bajka Ezopa, kiedy Ezop opowiada, jak to pewien człowiek zimą poszedł do lasu, znalazł wśród śniegu zmarznięte zwierzątko, przytulił je do piersi, zaniósł do domu, rozpalił ogień, głaskał ciepłą dłonią, aż ono się ożywiło i w pewnej chwili wyciągnęło główkę i ukąsiło człowieka, bo była to żmija. Żona mojego przyjaciela tak słuchała mnie, tego zwierzenia, i mówi, ja też ci coś opowiem. I to, co ona mi opowiedziała, uzdrowiło mnie z bólu, który przez ileś tam lat gdzieś tam we mnie jeszcze cierpiał. Ta jej opowieść pozwoliła mi zaakceptować tamto wydarzenie z lekceważenia od strony najbliższych mi osób. Jej kuzyn uczestniczył w kontyngencie wojskowym na Bliskim Wschodzie. I żołnierze czasem mają bardzo dziwne obyczaje. Miał ze sobą oswojoną kobrę. Pewnego dnia został wysłany na patrol i jak zawsze wziął ze sobą tą oswojoną kobrę, położył się między skałami. W pewnej chwili kobra wypełzła z plecaka, zastygła w groźnej postaci tuż przed jego twarzą, Sycząc. On już wiedział, co to znaczy. Jej zachowanie wskazywało na gotowość do ataku. Żołnierz nie mógł się nawet poruszyć, gdyż groziło to bezpośrednim, śmiertelnym ukąszeniem. Więc wpatrywał się w gada, a w sercu przeklinał go i myślał sobie tak. To ja się tobą opiekowałem latami, karmiłem cię, nosiłem na piersi, a teraz tak mi się odwdzięczasz w takiej niebezpiecznej chwili? Wyobrażacie sobie, jakie uczucia mogły się kotłować w jego sercu? Miał wrócić do obozu, ale nie mógł się ruszyć. Liczył, że może zaczną go szukać inni z bazy. Po ponad godzinie, czy może nawet dłuższej porze, zwierzę opuściło szyję i znikło wśród skał. Jeszcze wstrząśnięty tą zdradą zwierzęcia, gada, wstał, wreszcie otrzepał się i ruszył do bazy. I co się okazało? Kiedy wszedł pomiędzy namioty w bazie, zobaczył straszny widok. Ta jego pluton, czy kompania, została wyrżnięta przez bojowników islamskich. I to w czasie jego nieobecności. Gdyby wrócił na czas, spotkałoby jego niechybnie to samo. Uratowała go kobra, zatrzymując go wśród skał z daleka od obozu.
Dlaczego ten przykład jest taki uzdrawiający, bracia i siostry, w związku z dzisiejszymi czytaniami i naszym życiem? Bo wiecie co, bo niekiedy cierpienia, takie aktualnie przez nas przeżywane, ratują nas przed o wiele czymś gorszym, przed po prostu zagładą, przed śmiercią. A przykrości czasami dają ocalenie przed katastrofą. Owszem, doznanie tej przykrości jest przykre, może nawet latami nie rozumiem, dlaczego się tak stało, ale gdybyśmy wiedzieli, co by się stało, gdybyśmy nie doznali tej przykrości, to byśmy woleli przeżyć nawet jeszcze gorszą przykrość. Zdarza się, że ci, którzy nas krzywdzą, zatrzymują naszą uwagę na cierpieniu. Bo gdyby ona nie była skupiona na nim, być może nasza uwaga zawędrowałaby w jeszcze bardziej niebezpieczne przestrzenie. Cierpienie potrafi odciągnąć ludzką uwagę od bardziej niebezpiecznych pułapek i zasadzek ciół ciemności, od czegoś, co może być dla człowieka katastrofalne. Popatrzcie, Paweł pisze, że jego życie było pełne słabości. Mówi, ze słabości się chlubię. Że było pełne obelg, obrzucany obelgami w co drugim mieście. Niesprawiedliwego bólu, krzywd, a jednak nie złamało go to i nie popadł w rozpacz. Nie popadł w rozżalenie. Mało tego, co... O dziwo! On jest dumny! Chlubi się słabościami. Jak można się chlubić słabościami? Nawet chlubi się jakimś tajemniczym cierniem czy ościeniem, który upokarzał go w ciele. Do dziś nierozwiązana zagadka. Dlaczego? Co pozwoliło mu nie tylko znieść upokorzenia i cierpienia, ale nawet uczynić z nich powód do chluby? Jest jeden motyw. Wszystko jesteś w stanie znieść, kiedy odnajdziesz w tym podobieństwo do ran Chrystusa. Kiedy jesteśmy nieludzko traktowani przez innych, to zagadka odkupienia. Mamy jednocześnie szansę na przebóstwienie naszego człowieczeństwa, łącząc nasze cierpienia z cierpieniami Jezusa. Przykład. Pewna młoda dziewczyna miała lekko zdeformowaną skórę na twarzy w jednym miejscu i to było jej ościeniem w ciele. Wiecie, jak dla młodej dziewczyny jest to bardzo ważne, że miała piękną, symetryczną twarz i że nie było żadnych defektów, a tu niestety był jeden. Więc wyśmiewano się z niej, dokuczano jej, ona sama, trudno jej było to znieść. I powiedziała mi, że doznała potężnej ulgi, a nawet uzdrowienia, gdy dotarły do niej słowa odnoszące się do Jezusa z pism Izajaszowych. Kiedy przeczytała o Mesjaszu takie słowa, nie miał on wdzięku ani wyglądu. Jak to? Mesjasz nie miał wdzięku ani wyglądu. I nagle puściło coś. Poczuła się podobna do kogoś, kto jest po prostu Bogiem. Pomyślała, że nie każdy może tak łatwo znaleźć podobieństwo do samego Syna Bożego. Ludzie latami starają się, żeby w jakiejś jednej dziedzinie choć troszeczkę przypomnieć Syna Bożego, no powiedzmy w uczciwości, czy w jakiejś tam miłości bliźniego. Ona miała to za darmo. Oścień, który był dla niej chlubą. Znam też pewną poświęcenia siostrę zakonną, która zajmuje się opieką nad dziećmi, których rodzice stracili prawa rodzicielskie. Niedawno pojechała z nimi na kolonie, gdzieś na Mazury i doznawała od nich licznych upokorzeń, od dzieci. Dzieci potrafią też być okrutne, nie tylko dorośli. Były złośliwe wobec niej, dokuczały jej. Szczególnie dokuczliwi byli dwaj chłopcy, którzy potrafili zdobyć się nawet na wulgarne wypowiedzi wobec niej. Z jednej strony miała się nimi opiekować, a z drugiej strony cios za ciosem, cierń za cierniem, igła za igłą, prosto w serce. I było jej bardzo przykro, że dzieci, którym poświęca tyle wysiłku, nie wyszła za mąż, nie ma własnych dzieci, cierpi codziennie, wiele trudów, poświęca się tym obcym dzieciom, nie swoim, a one jej wbijają takie szpile, nie? Było jej przykro. I kiedy mi się zwierzyła, przypomniałem jej tekst z Biblii, z Pieśni nad Pieśniami, 2 rozdział, 2 wiersz. Wiecie, jak on brzmi?
Jak lilia pośród cierni, tak przyjaciółka ma pośród dziewcząt. Tekst dotyczy oblubienicy Chrystusa, każdej duszy, co prawda, ale też Kościoła. Jak lilia pośród cierni, tak przyjaciółka ma pośród dziewcząt. Piękny tekst. Niby nie ma nic wspólnego z sytuacją, którą ona przeżywała. Ale wiecie, to czasem, żeby stać się lilią samemu, to trzeba wiele miesięcy albo nawet lat spędzić pośród najbardziej wulgarnych cierni. Znam osoby przepiękne wewnętrznie, które przeżyły terror przez wiele lat. I wiem, że ich piękno jest jedynie efektem tego horroru, które mają za sobą. Że ich wielka wrażliwość duchowa, skromność, uniżenie, pokora wzięły się jedynie stąd, że były walcowane przez cierpienie przez wiele lat. Takiego efektu nie osiągnęłyby po żadnych studiach. Znoszenie zła może uczynić nie dobrymi. Bóg nie chce absolutnie, żebyśmy cierpieli, ale nie. Życie takie jest, bo żeśmy je takim uczynili. Moc przecież doskonali się w czym? W słabości. Siostra, czy ta dziewczyna, czy może ten żołnierz, wtedy właśnie doskonale zdał sobie z tego sprawę, że jest w nim wielka moc, że jest wielki ratunek, wielka szansa, kiedy przeżyli bezradność, bezsilność. Trzeba tylko przetrwać. Zagadka. Bóg posyła Ezechiela, jak to słyszeliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu, do ludzi o bezczelnych twarzach. Po co? Takiś niedobry Bóg? Ale niekiedy takie twarze są w naszym domu. I to jest twój mąż, twoja żona, twoje dziecko, twój rodzic, a może twój szef, twoja koleżanka, twój kolega, może ksiądz, może przełożony, może podwładny. Spędzamy z tymi ludźmi wiele czasu. Może pewnego dnia się okaże, że myśmy byli ludźmi o bezczelnych twarzach wobec innych. Cóż wtedy cię umocni, kiedy Bóg cię postawi w takim miejscu, w którym będziesz widział tylko bezczelne twarze wokół siebie? Co cię wtedy umocni? To jest ten skarb dzisiejszej liturgii. To po to czytamy tą Biblię, co niedziela, rozważamy ją, żebyś wziął sobie do serca te słowa i pomyślał sobie, on też to przeżył. Mój Jezus, ten Paweł, ten Ezechiel, to nie jest coś nienormalnego, że cierpię. Tylko muszę tak to przecierpieć, żeby nie tylko to cierpienie się skończyło, ale również, żeby się źle nie odbiło na mnie. Cóż cię w tym środowisku? A umocni cię to, ta pamięć o Ezechielu i jego misji. Pamięć słów świętych. Jezus, zauważcie, dzisiaj w Ewangelii nie dokonał niczego nadzwyczajnego w Nazarecie. Żadnego cudu. I my także mamy niekiedy tylko taką misję w pewnym etapie życia, niczego cudownego nie zrobimy. Tylko znieść lekceważenie i nic więcej. Przetrwać to. Żeby ta moc nasza w doskonałość się obróciła dzięki słabości i bezradności naszej. Kiedy przypomniałem tej siostrze w rozmowie o tych czytaniach, wiecie, zauważyłem, że ona doznała wielkiej ulgi, a nawet powiem zadowolenia z tego, że cierpi. Coś niezwyczajnego, kiedy po prostu zrozumiała, że jest podobna do Chrystusa, czy Ezechiela, czy Pawła, to aż się uśmiechnęła. Aż nie chciała uciekać z tej kolonii. I każdy z nas, bracia i siostry, kiedy zrozumie, jaki jest sens, Boży sens, ten tajemniczy plan udoskonalenia nas w takich sytuacjach, albo kiedy odkryje podobieństwo do Chrystusa w takich sytuacjach, to będzie miał siłę to znieść. A nawet ucieszy się z tego. To jest sekretna misja Ducha Świętego przez Słowo Boże, jakie w transmisji teraz może dociera do nas wewnętrznie, w duchu. Kiedy porównujesz swoje życie z Biblią, tak jak dzisiaj to uczyniliśmy z tymi czytaniami, nawet w najsmutniejszych chwilach zawsze doznasz pocieszenia i wzmocnienia. Biblia jest po prostu apteką. Taki Nazaret w cudzysłowie możesz mieć dzisiaj wieczorem w domu. Bezczelne twarze możesz widzieć w członkach swojej rodziny lub wspólnoty. W szkole, w pracy, wszędzie, nie wiem gdzie. I może boisz się iść do domu, albo boisz się iść do wspólnoty, boisz się iść do kościoła, boisz się iść do klasztoru, boisz się iść do sklepu, bo nie chcesz spotkać tych ludzi. Bóg dzisiaj mówi do Ezechiela, idź, ja cię posyłam do ludzi o bezczelnych twarzach. Bo ci to da odwagę.
by się Twoja moc słabości udoskonali. Żaden inny motyw mnie by nie poruszył do takiej misji jak rozkaz Boga, jak ta pewność, że Bóg wie, co robi, to mi pomoże znieść taką sytuację. Co Cię umocni na tę misję? Pamiętaj tego Ezechiela i co mu Bóg powiedział. Zapamiętaj tego Pawła, który mówi, nawet się chlubię z tych obelg, że tak krzyczą na mnie, wrzeszczą wszyscy. Chlubię się nawet z tego, bo jestem podobny do mojego Chrystusa. I zapamiętaj również Chrystusa, któremu nie udało się nic cudownego zrobić. Nie potępiaj się za to, że Ci nie wychodzi życie, bo może masz taki etap, kiedy nic Ci nie powinno wyjść, tylko jedno, przetrwać. Znieść zlekceważenie. To też ma sens. To nie znaczy, że Twoje życie jest przekreślone. Zapamiętaj te czytania. Weź je sobie dzisiaj do pamięci, tak jak wchodzi się do apteki i bierze się lekarstwa. 3 lekarstwa. Bo może na całe życie Ci starczą te 3 fiolki lekarstw. Bo wszyscy, wiecie, na świecie są chorzy. Ale tylko niektórzy wiedzą, gdzie szukać lekarstw. Amen.